Cześć, Szymanko, witam Was bardzo serdecznie. Bejot z tej strony jesteśmy na kanale Alsen Gaming, gdzie znajdziecie najlepsze poradniki, najlepsze taktyki. No i co sobie tylko wymarzycie do FC24? Okiem Bejota. Także łapeczka do góry pod tym filmem bardzo mile widziana. No i oczywiście subskrypcja na kanale warta zostawienia. Dzisiaj pokażę Wam taktykę do 4:3:21, którą profesjonalny gracz z Francji Lex wbił 17:0 w FC Pro Lader w regionie Europa Zachodnia. Czyli naprawdę. Bardzo kompetywny region, do którego należą Francuzi, Brytyjczycy. No i wbić tam 17 do 0 to jest naprawdę maestria w wykonaniu tego zawodnika. Jak wygląda ta taktyka do 4-2-1, którą miałem okazję przetestować? Wygląda to tak, jeśli chodzi o styl gry w obronie, zrównoważony, szerokość 32, głębokość 57. Jeśli chodzi o atak, jest to zrównoważone konstruowanie akcji, bezpośrednie podania. Dosyć wąska obrona, nie, przepraszam, atak. Znaczy obrona też? Bo szerokość 32, natomiast w ataku też szerokość 32. Zagęszczanie szesnastki. No, i tutaj mamy ustawione na 7, więc faktycznie jest to ta ostatnia opcja przed już tym takim zagęszczeniem maksymalnym. Który, który, który sprawia, że już naprawdę są naszych zawodników atakuje w pole karne, A tutaj dużo, ale nie wszyscy. Rzuty roczne na 3, rzuty wolne na 2. Także tak prezentuje się ta taktyka, natomiast jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o wytyczne to wygląda to tak. Bramkarz wychodzi do wrzutek, stoperzy na domyślnych wytycznych, więc nic, nic nie zmieniamy tutaj tym zawodnikom. Pamiętam, że próbowałem w zeszłej edycji grać na tym doskoku, ale jest to niestety zbyt agresywne w tym momencie. Natomiast jeśli chodzi o bocznych obrońców, mamy opcję pod tytułem wspieraj atak na prawym obrońcy. Natomiast na lewym obrońcy domyślne wytyczne, także jest to bardzo ofensywna formacja, gdzie prawy obrońca podłącza się, podłącza się praktycznie przy każdym ataku. Natomiast lewy obrońca też się często podłącza, bo pamiętamy, że jeśli chodzi o ten zrównoważony atak, no to i tak sprawia to, że zawodnik często się pokazuje w ataku. Dopiero jeśli ustawimy zostawę z tyłu, to faktycznie jest tak, że ten boczny obrońca nie wybiega. No więc Walker bardzo ofensywnie, Carlos ofensywnie. Jeśli chodzi o ten środek pola. Wygląda to tak, że ten centralny środkowy pomocnik to musi być zawodnik, który najbardziej zabezpiecza defensywę. No i jego ustawiłem na zostawaj z tyłu krycie środka. Znaczy to tak ustawił Lex i tutaj wybrałem Markizio do tej roli. Jeśli chodzi o PSP, to jest to u mnie Nkunku i tutaj ustawiamy krycie środka. Natomiast LSP na domyślnych wytycznych. Także tutaj aż tak dużo zmieniać nie trzeba, jeśli chodzi o te wytyczne. Prawy napastnik. Wracaj do obrony, środkowy napastnik trzymaj się środka i wbiegaj za plecy obrońców i lewy napastnik trzymaj się środka. Także bronimy tutaj w formacji 4-4-2. Można sobie to wyobrazić w pewien sposób, że jak bronimy, no to Markizio i Jankunku stanowią pomoc środkową, w takim 4-4-2, Aleksja Putejas przechodzi jakby na lewą pomoc, Kieza i Raul tworzą formację dwóch napastników, którzy, którzy presują, no i Hansen wraca do obrony, więc ona też tą prawą stronę tutaj zabezpiecza, jako taka prawa pomocniczka. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o, o wytyczne, natomiast pozwoliłem sobie zagrać właśnie jeden mecz tą taktyką. Pokażę wam, jakie tutaj się działy dzięki temu akcje, także przejdziemy sobie od razu do tego do tego spotkania. Tutaj sobie ustawiałem, um, ustawiałem tą taktykę I, 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 i jak to wyglądało w meczu. Czwarta minuta spotkania, tu chyba od razu um, widzimy też, jak w tym momencie ustawiają się nasi y, zawodnicy. To jest wąska formacja, więc y, widzimy, że tak naprawdę... Cała nasza linia defensywy na przestrzeni nie wiem, 25 metrów się ustawia, sporo miejsca jest po bokach, więc trzeba potencjalnie uważać na takie piłki. Gdzieś tu rywal e, może próbować zagrać, ale w środku pola no, mnóstwo przestrzeni. No i tutaj świetne podanie od Raula: jest e, kąt atak. E, na kamerze współpracy widzę w tym momencie, że e, pojawia się przestrzeń na prawym skrzydle, więc szukam opcji do wrzutki. E, ta wrzutka po rolu się dokonuje. No i teraz bardzo ważna sytuacja. W momencie, gdy taką piłkę przyjmiemy, mamy dużo miejsca, więc patrzymy, co robi bramkarz przeciwnika. No, i jeśli on się przesunie na długi słupek, to strzelamy po krótkim. Jeśli przesunie się na krótki, to strzelamy po długim no, i tutaj ewidentnie zauważyłem, że rywal no, leci na ten długi słupek manualnie, przesuwa się prawą gałką, więc oddaję tutaj strzał po krótkim słupku. I to była bramka na 1 do 0. Wydaje się, że niedługo później padła. O, tak, tutaj, tutaj będzie ta akcja, chyba, bo to było przejęcie. Zobaczcie, znowu mega duże zagęszczenie tutaj w środku pola, więc jeśli tylko uda nam się. Właśnie zmusić rwala do tego, żeby tę piłkę przez środek grał, to duża szansa na przechwyt jest w naszym wypadku. Teraz rozegranie. w Roberto Carlos, oczywiście tutaj się nie przebije, więc musimy się cofnąć. No ale teraz kieza da świetną piłkę z L1R1, L1, trójkąt. No i wchodzi Carlos i tutaj wykańcza z fałsza, nawet pomimo tego, że nie stajmowałem tego dobrze, to jednak Carlos ma wykończenie bardzo przyzwoite, jak na lewego obrońcę. I jeszcze gdzieś tutaj golna na 3-0, do 0, po którym rywal, ok zdezerterował i gdzieś tu będzie kontra chyba widoczna, bo tu rywal ma wrzut z autu, Ej, przejmujemy piłkę od Mendiego czy on nam poda, jeszcze nie pamiętam, jak to dokładnie wyszło. Mendy, Walker, świetne przejęcie po pressingu kolegi, Nkunku, prosto padła piłka, no i tutaj w momencie, gdy przejmowałem tą piłkę Raulem, to już widziałem, że tutaj Kieza mi wybiega, Kieza mi ucieka Ej, i pokazuje się świetnie tutaj, no, Wolnej przestrzeni Kieza, ale ja chyba nie wykorzystałem tej sytuacji. Aha, dobra, wykorzystałem, znaczy ja nie dziwię się, że rywal z deserty, znaczy źle to wykorzystałem. No źle to wykorzystałem, Mówmy, się, tutaj trzeba było prawdopodobnie finezyjnie po krótkim słupku grać. No mimo, że tu minąłem rywala po tym rollu, to wypuściłem sobie na sprincie i to no, ten strzał nie miał racji tutaj bytu, ale... No, rywal po czymś takim się wytrzymał. Natomiast bardzo fajny debiut tej taktyki. Także serdecznie Wam polecam też przetestować. No i koniec końców, no jest to legitna taktyka, bo, bo jest to taktyka obecnie najlepszego gracza w Europie Zachodniej. Więc naprawdę gościa, który formę prezentuje, prezentuje wyśmienitą. Więc jeśli się inspirować taktykami, no to od takich, od takich gagatków, nie? Od takich zawodników jak najbardziej warto. Warto też subskrybować kanał Alsen Gaming. A mówił oczywiście do Was BJ, dzięki za oglądanie i poświęcenie tych kilku minut na ten odcinek. Mam nadzieję, że taktyka Wam się spodoba. Do zobaczenia!